Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl. Wygrana dzisiaj z Odrą Włodzisław 4-1. No źle ten mecz zaczęliście, ale potem już wszystko pod wasze dyktando. Jak pan oceni występ swojej drużyny? No myślę, że nie aż tak kolorowo, że wszystko pod nasze dyktando, bo przeciwnik też miał swoje sytuacje. Natomiast pozostawił nam dużo miejsca, zwłaszcza w polu karnym, i tutaj wykorzystywaliśmy większość tych sytuacji. Myśmy mieli tutaj założenie takie, że testujemy zawodników, dajemy szansę, też zmieniamy pozycję zawodnikom, także ogólnie jestem zadowolony, bo zawsze jak się wygrywa jeszcze 4-1, to trudno się nie cieszyć. A jeszcze jakiś czas temu graliście z Odrą Włodzisław w finale Okręgowego Pucharu Polski, tam przegraliście po rzutach karnych. Dzisiaj zupełnie inna Odra Włodzisław, to wy zgarniacie tutaj zwycięstwo, także to też dla was chyba fajny prognostyk przed ligą. Mam nadzieję, że tak, natomiast no, tutaj dzisiaj nie graliśmy o żaden puchar, szkoda, jeszcze raz pan przypomniał ten feralny właśnie dla nas finał, aczkolwiek wtedy stworzyliśmy widowisko, z czego się cieszymy. Ale no, puchar pojechał do Włodzisławia. Dzisiaj nie traktowaliśmy tego jak rewanżu, jeszcze raz powiem, no, chodziło nam o selekcję zawodników, o jednostkę motoryczną, także to zostało spełnione. Jaki będzie cel KSD Korbełk na nowy sezon? Wygrywać każdy mecz. Myślę, że jak dzisiaj bym powiedział, że będziemy walczyli o mistrzostwo, to byłbym posądzony o to, że jestem pewny siebie, a jakbym powiedział, że bronię się przed spadkiem, to za skromny. My staramy się tak naprawdę wygrywać każdy mecz i zawsze liga weryfikuje cele, także myślę, że każdy kolejny mecz, tak jak kiedyś Adam Małysz skakał, w każdym kolejnym skoku coraz lepiej, to my byśmy chcieli tak grać.